Słowo na niedzielę. Jezus szedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zależą z was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam czy bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, albowiem smucić i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Jezus osiągnął szczyt sukcesu. Jest otoczony przez rozentuzjazmowany tłum. Jego sława przekroczyła już granice kraju. Nie jest samotnikiem. Nie jest typowym starotestamentalnym prorokiem. Nie jest wywrotowcem, który ledwo potrafi zebrać grupę słuchaczy podzielających jego idee rewolucyjne. Nie jest doktorem prawa jak inni, otoczonym małym gronem wielbicieli i zapatrzonym w siebie do granic możliwości. Jest on człowiekiem ludu, który jednocześnie wyłania się z ludu. On jest potężny, uzdrawia chorych i wypędza złe duchy. Każda choroba znika pod jego zbawczą ręką. Wszelka nieczystość ustępuje przed jego czystością. Wszystko, co szatańskie, pierzcha pod jego boskością. Dzięki niemu wszystko, co małe, staje się wielkie. Wszystko, co słabe, zostaje wzmocnione. Wszystko, co nieczyste, zostaje oczyszczone. Wszystko, co ciasne, zostaje rozszerzone. Wszystko, co profanum, zostaje uświęcone. On wprowadza Królestwo Boże do Królestwa Ludzi, aby zniszczyć Królestwo Diabła. Teraz zaczyna się ta rzeczywistość w nim i przez niego. Chociaż jej wypełnienie jest skierowane na dzień ostateczny, tylko z tej perspektywy można zrozumieć Jezusowe przesłanie. To przesłanie błogosławieństw brzmi nam bardzo obiecująco. Błogosławieństwa w pewien sposób podbiły nasze zaufanie. Czujemy je trudnymi, ale brzmią nam przyjaźnie. Przyjaźnie, ponieważ nie ustanawiają nowych przykazań, ale propagują dobro i piękną nowinę. Bóg podarowuje życie szczęśliwe i radosne tym, którzy pokładają nadzieję w Królestwie Boga, Królestwie Miłości. Jeśli ktoś żyje tą wiarą, jeśli pomnaża wokół siebie miłość, Ojciec Niebieski bierze na siebie obowiązek uczynienia go szczęśliwym. W wersji świętego Łukasza słowo błogosławione, powtórzone 4 razy, jest przeciwstawione słowo biada, również powtórzonemu 4 razy. Błogosławieni jesteście ubodzy. Biada wam bogaci. Orędzie Jezusa nie jest orędziem społecznym. Orędziem o nowym podziale dóbr, o reformie gospodarczej, ale zaproszeniem do spojrzenia na ostateczną przemianę. Jedyną prawdziwą. Do spojrzenia na odwrócenie wartości. To ewangeliczne przesłanie o tym, że ostatni stają się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Stanie się to udziałem tych wszystkich, którzy w tym życiu żyli w ubóstwie, ponieważ nie będąc uwikłani w sprawy tego świata, będą mogli zwrócić swe oczy ku Królestwu Bożemu. Ubodzy, niezadowoleni z tego, co ziemskie, oczekują na lepsze rzeczy, które mają nadejść. Bogacz przeciwnie, urządza się na tym świecie, jakby miał w nim trwać na wieki. Znajduje swoje zadowolenie tu i teraz. Dlatego nie myśli o tym, co dalej i o przyszłości po śmierci. Boi się jej i przed nią ucieka. Ale Królestwo Boże nadchodzi.
Biada więc temu, kto nie pragnie Bożego królowania gorąco i rzeczywiście chce pozostać od Niego daleko. Błogosławieni, którzy teraz łakną. Biada wam, którzy jesteście syci. Głodny człowiek jest świadomy swojej niezaradności, swoich potrzeb i oczekuje satysfakcji, której teraz mu się odmawia. Człowiek nasycony jest zadowolony z siebie. Chce on uczynić wieczną chwilę obecną i odrzucić wieczność, która jej zagraża. Dlatego nie cieszy się z przyjścia Królestwa Bożego, ale żałuje tego. Dla niego zatem nie ma błogosławieni, ale biada. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie. Ci, którzy płaczą, nie są zadowoleni z tego świata. Widzą w nim ból, smutek i rozczarowania. Dlatego patrzą w przyszłość i mają nadzieję na inne i nowe, które przynosi Jezus. Przeciwnie, ci, którzy się śmieją, są zachwyceni radościami oferowanymi przez świat. Czują się dobrze w swojej powierzchowności i żyją przyjemnościami, których krótkie trwanie nie chcą wierzyć. Boży finał zmieni ich śmiech w lament. Dlatego biada odnosi się także do nich. Błogosławieni jesteście, gdy was ludzie znienawidzą, odrzucą i znieważą z powodu Syna Człowieczego. Biada wam, gdy wszyscy ludzie mówią o was dobrze. Te dwie grupy są ze sobą w ostrym kontraście. Nie ma między nimi pokoju. Szukanie uznania i gratyfikacji w oczach ludzkich jest narażeniem się na hipokryzję, bycie fałszywym, a w konsekwencji na niewierność wobec Boga, który widzi w ukryciu i bada serce. Chrystus nie bierze strony bogatych, nasyconych i poszukiwaczy przyjemności, ale wywyższa ubogich, głodnych i cierpiących. On przynosi coś zupełnie innego, nowego. Królestwo Boże i tak naprawdę nie chce ulepszać obecnego świata, cywilizować ludzi, rozszerzać ludzkiej etyki. Chce, żeby ludzie żyli już tu dla Królestwa Boga. W tym tkwi cała żywotność Jezusowej nauki, a kto słucha Jego słowa i wypełnia je, żyje dla przyszłości i pokłada ufność w tej przemianie, która zaczyna się teraz od Chrystusa i kiedyś znajdzie swoje pełne urzeczywistnienie. Dlatego tak ważny jest czas teraźniejszy, użyty w tekście błogosławieństw i biada.